Pojawiły się nowe gameplaye z Need for Speed Heat. I wiecie co? Jak je pierwszy raz obejrzałem, to pomyślałem sobie, no nie no, mam takie same jakby uczucie do tej gry, jak z poprzednich Need for Speedów, poprzednich dwóch Need for Speedów. Grafika praktycznie taka sama. No i właśnie, teraz możemy sobie zobaczyć, jak wygląda sposób prowadzenia tych samochodów. I wiecie co? Ja nawet specjalnie teraz pobrałem poprzednie dwa Need for Speedy, żeby sprawdzić i nagrać dla was mniej więcej taką samą jazdę, jak mamy tutaj, tak? Znaczy, no wiadomo, że nie będę jeździł dokładnie tak samo, jak w tym najnowszym Need for Speedzie, ale zobaczcie mniej więcej, jak wygląda ta jazda, tak? W poprzednich Need for Speedach... Może trochę ściszę, pyk. W poprzednich Need for Speedach te samochody prowadziły się tak, że ludzie totalnie nie potrafili ich wyczuć. I ja wam tutaj pokazuję gameplay gracza, który w miarę ogarnia tą grę. Jeśli sobie zobaczymy grę osoby z IGN-u, tak, która jeździ sobie tym oto Mercedesem, to okaże się, że praktycznie za każdym razem ląduje w ścianie albo gdzieś tam nie ogarnia tych driftów, tak? Bardzo dobrze to będzie zaraz widoczne. I przypomina mi się troszeczkę sytuacja z Need for Speedem z 2015 roku, gdzie na jakichś pokazach, nie wiem czy to były E3 czy właśnie Gamescom, też ludzie nie potrafili totalnie ogarnąć tych samochodów, nie potrafili ich wyczuć, nie potrafili nimi jeździć, jeździli od jednej ściany do drugiej i się rozbijali co chwilę. I tutaj sytuacja jest no bardzo, bardzo podobna. Bardzo mi to przypomina sytuację z tamtego Need for Speed. Zobaczcie, ta osoba totalnie nie może trafić w bramki. Ja przed chwilą grałem w dwa poprzednie Need for Speedy, w 15 Need for Speeda oraz w Paybacka. No i tak, zaczynając od Paybacka, to sytuacja wygląda tak, że jeździ się samochodami okropnie. Grafika wygląda źle, po prostu. Wygląda to źle, jest cały czas dzień i widać wszystkie jakieś tam niedoskonałości tego silnika graficznego, którego gra używa, tak? Ale przede wszystkim sprowadzenie samochodów jest no nieprzyjemne, jest nieintuicyjne. Gram w te gry wyścigowe, praktycznie wszystkie gry wyścigowe, arcade'owe, może symulatorów trochę mniej liznąłem, tak? Ale też tam grałem różne gry i ogarniałem to, ogarniam jakby te gry, wszystkie wsiłki, to w ogóle poza trasę ktoś wypadł, tak? To jest Need for Speed Heat, z nowego Need for Speeda gameplay. I gram sobie i próbuję wyczuć tego Need for Speeda, te dwa poprzednie Need for Speed, jeśli chodzi o sposób prowadzenia samochodów. I tutaj jest tak, że jeśli zakrętu nie bierzesz driftem, hamując na ręcznym, no to bardzo ciężko jest ci przed tym zakrętem wyhamować. Po prostu jest to, no graniczysz z cudem, żeby w ten zakręt wyrobić, tak? I tutaj widzę to samo. Samochód, no, zachowuje się jakbyś miał, jakbyś w ogóle nie miał martwej strefy na padzie. To znaczy skręcasz lekko w prawo, samochód ci skręca dość raptownie, ale później już robi się tak podsterowny, że nie jesteś w stanie wyrobić na zakręcie i w ogóle musisz, nie wiem, bardzo mocno redukować prędkość, żeby wyrobić gdzieś tam, tak? I tutaj widzę to samo, ludzie mają problem z opanowaniem tych samochodów, czy to na driftach, czy to na w ogóle jeździe prosto. I teraz właśnie, tutaj może będzie troszeczkę lepiej pod tym względem, chociaż no na tych gameplayach widzę, że ludzie też mają straszny problem z tym wszystkim. W ogóle jedna rzecz, ja tutaj zauważyłem na początku tego gameplayu, jak ta osoba tutaj zaczęła jechać, tutaj sobie budki wymieniała, coś tam, tu chyba jest jeden taki zakręt, który zwrócił moją uwagę, niekonkretnie, może, opatrzcie na to. Widzieliście to? Jedziesz, droga jest totalnie sucha. Zwróćcie uwagę na drogę. I bam! Nagle jedziemy w deszczu. O co chodzi? Nie wiem. Graficznie coś tutaj nie pasuje. Ale musicie wiedzieć, że to jest też... To nie jest finalny produkt. To jest gra, która jeszcze jest w wersji demo, która była w wersji demo na pewno tutaj na tych pokazach na Gamescomie. Więc parę rzeczy może tutaj ulec jeszcze zmianie. Jeszcze widziałem tutaj jednego takiego glitcha,
Nie wiem, czy tutaj chyba ktoś jedzie offline, tak mi się wydaje. Ale widziałem takiego glitcha, gdzie pojawiła się nagle ciężarówka i gracz przeniknął przez tą ciężarówkę. Tylko muszę tutaj trafić na ten moment. Nie wiem, gdzie to dokładnie było. W każdym razie, no nie wygląda to dobrze. Graficznie jest lepiej od Paybacka. Tak to wygląda. Jest lepszy motion blur. Może jakieś tam wrażenia z jazdy będą fajniejsze. Mamy też ciekawy klimat nocny. Grałem sobie teraz w Need for Speed'a 2015. I nie dość, że spotkałem sporo graczy w tej grze, to jeszcze bardzo przyjemnie mi się jeździło, bo tam, nie wiem, z 10 minut w Paybacku i z 10 minut w 2015 Need for Speed'zie z 2015 roku i w tym nocnym Need for Speed'zie, mówiąc krótko, bardziej mi się podobało, jeśli chodzi o szatę graficzną, klimat tej gry i tak dalej. Naprawdę wyglądało to lepiej. W Paybacku mamy bardzo poszarpaną tą grafikę. Tak się wydaje, jakby tam anti-aliasing nie był w ogóle włączony. Tak to wygląda. Wszystko jest takie, wiecie, poszarpane, poschodkowane, nawet jeśli masz maksymalne ustawienia graficzne. A w Need for Speedzie z 2015 roku, w tym nocnym Need for Speedzie, wygląda to niebo lepiej. I tutaj widzę właśnie taką mieszankę w Need for Speed Heat, widzę taką mieszankę między tym Paybackiem a tym Need for Speedem z 2015 roku. Czyli mamy klimat nocny, który jest bardzo fajny i na pierwszy rzut oka wygląda to ładnie. Oczywiście grafika jest totalnie ta sama, to są te same geometria pojazdu, te same tekstury, chyba nawet i drogi, nie jestem pewny. Tak to wygląda po prostu na pierwszy rzut oka. Te nagrania tutaj nie są najwyższej jakości. Dopiero pewnie zobaczę to, jak będę grał w tę grę. Też widzę gdzieś tutaj jakieś drobne spadki płynności. Gracz tutaj grał offline, jest dużo policji, dużo się dzieje i to jest też wszystko ciekawe, jak będziemy czuli tę grę. Jak już będziemy mieli pada w ręce, bo raczej na kierownicy w to nie będziemy grali. Przynajmniej ja sobie nie wyobrażam. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie jest tutaj sporo niedociągnięć widać na tych nagraniach. Jeszcze no, są takie same odczucia jak dla mnie, jak z Need for Speed'a Paybacka i Need for Speed'a 2015. Chociaż Need for Speed 2015 na razie z tych trzech NFS-ów jak dla mnie wypada najlepiej, mimo że jest to gra już sprzed 4 lat, to zobaczcie, że grafika w tamtym Need for Speed'zie równa się, jak nie jest nawet lepsza niż w tym nowym Need for Speedzie, nie? No bo generacja konsol nie poszła do przodu za ten czas od premiery tamtego Need for Speeda i myślę, że dlatego tutaj jakiejś wielkiej zmiany nie odczujemy, tak? Widzicie nawet tutaj, jak sobie obejrzycie te game, to zobaczycie też, że gdzieś tam jakieś dalsze obiekty się doczytują, gdy gracz jest po prostu bliżej nich. Będziecie mogli się temu dokładnie przyjrzeć, tak? I no, dlaczego chciałem zobaczyć te gameplaye? Te gameplaye chciałem zobaczyć głównie dlatego, żeby zobaczyć, jak się samochodami jeździ. Żeby spróbować odczuć, jakie są różnice między tymi poprzednimi Need for Speedami a tym nowym Need for Speedem. Czy faktycznie będziemy mieli tutaj do czynienia z innym sposobem prowadzenia samochodów. I tutaj teraz oglądamy gracza, który dosyć dobrze jeździ w tym NFS-ie, ale na podkacie też w sieci sporo gameplayów, gdzie ktoś totalnie nie będzie potrafił opanować tych samochodów. Ciągle będzie się rozbijał o ściany i tak dalej. Tutaj ta osoba, która grała, ona po prostu ogarnia, tak? To są osoby, które grają na Gamescomie, zostały zaproszone przez EA Games i ja też dostałem takie zaproszenie, ale nie pojechałem. Mogły sobie przetestować tego Need for Speeda, zobaczyć go i mogły sobie nagrać gameplay z niego. Dostały taką wersję demonstracyjną albo jakąś większą wersję, może jakąś mniejszą część pełnej wersji, bo czasami też tak jest. I powtarzam, to ciągle nie jest ukończony produkt, tak? Ciągle nie jest ukończona gra, więc parę rzeczy pewnie zostanie tutaj dodanych nowych. Natomiast mogły sobie przetestować, mogły sobie nagrać ten gameplay i mogły pokazać go swoim widzom. I teraz udostępniają go sobie w sieci i wygląda ta gra tak. I powiem wam, że no, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że samochody prowadzą się bardzo podobnie do tych poprzednich Need for Speedów. Że też mamy jakieś, że też każdy zakręt będzie trzeba brać driftem. Zobaczcie, te kolizje nawet wyglądają mega podobnie jak w poprzednich Need for Speedach, tak?
jakby ciężko tutaj wywnioskować do końca, co to będzie. Są delikatne różnice na przykład między Need for Speedem tym nocnym, a Need for Speedem Paybackiem. Są różnice takie delikatne w prowadzeniu, na przykład w tym nocnym Need for Speedzie totalnie nie jesteś w stanie prowadzić samochodu bez driftowania na każdym zakręcie. Nie da się, no. Samochody też bardzo dziwnie się prowadzą. Nie skręcasz tymi samochodami normalnie po prostu. Jest to takie jakieś nieliniowe skręcanie. Nie potrafię tego nawet opisać jakoś tak ludzkimi słowami. W Paybacku jest podobnie, aczkolwiek już tymi samochodami, powiedzmy, można jakoś normalnie skręcać na tych zakrętach, niekoniecznie driftując na każdym z nich, tak? Już jakieś one są, można je stunigować tak, żeby były bardziej przyczepne, nie? Także no, jest to wszystko bardzo ciekawe. Moim zdaniem, ej, what the fuck, co to było? Co to było? To jest salon samochodowy, zobaczcie, jest nałożona tutaj taka teksturka i tam jest jakaś Kia czy coś takiego. Kia i chyba jakaś podruba Mustanga. Nie wiem, a tu jakiś Prius. I zobaczcie, to jest 2D, to jest po prostu tekstura taka. No, no nie wygląda dobrze ta grafika, moi drodzy. No nie wygląda to dobrze, krótko mówiąc. Tutaj osoba, widzę, że przejechała się trochę po świecie gry, żeby pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Podejrzewam, że ta grafika też wygląda gorzej, bo te osoby grają sobie na konsolach. Możliwe, że będziemy mieli tutaj jakieś sterowanie od konsol. Tak, widzicie, że tutaj mamy konsolę i w tym wypadku PlayStation 4, czyli tą słabszą konsolę. Więc na PC-cie ta grafika na pewno będzie wyglądać lepiej. Moje podstawowe obawy to jest po prostu prowadzenie tych samochodów, tak? Czy będziemy mieli fajnie prowadzące się auta? Może, czy będziemy mieli trochę lepiej prowadzące się auta niż w poprzednich dwóch Need for Speedach? To jest najważniejsze. Ja mam nadzieję, że coś tam poprawili, ale tak na pierwszy rzut oka widzę, że nie będzie lekko. Niestety, no muszę być z wami szczery w tym wypadku. Tuning będzie bardzo rozwinięty. Widzę, że tutaj naprawdę jest sporo nowych części, sporo nowych rzeczy będzie można sobie pozmieniać w samochodzie. Spoiler, widzę, że jest od 2015 taki sam chyba w tym GTR-ze. Też widziałem w Paybacku sporo tych części. Właściwie mogłem sobie takiego samego GTR-a zrobić, jak tutaj osoba sobie jeździ bez problemu. Ten sam spoiler, to samo malowanie, znaczy no, ten sam kolor, zderzaki, tam o, widzicie sobie, błotniki boczne, wszystko mogą wymienić praktycznie na takie samo, jak jest tutaj. Więc też na pewno sporo części się powtórzy z poprzednich Need for Speedów. To nie jest źle, po prostu będziemy mieli więcej części, tak? Będą nowe na pewno samochody, już tam gdzieś pewnie dorwaliście sobie listę wszystkich aut, które będą w grze, albo znakomitą większość. Nie możemy tutaj liczyć na pewno na ilość aut taką jak w Forza Horizon, czy jakimś tam Gran Turismo. W grach takich, które słyną z tego, że mamy wielką ilość aut do wyboru. To nie jest do końca źle, bo z drugiej strony będziemy troszeczkę bardziej się utożsamiać z jakimś jednym samochodem. Na przykład w Fordzie, moim zdaniem, taka duża ilość samochodów, jaką możemy mieć w garażu, jest trochę złym rozwiązaniem. No bo z żadnym samochodem tak naprawdę się nie łączymy, tak? Jakby nie dopieszczamy tylko jednego auta, nie bawimy się tylko z nim, tylko mamy, wiecie, ja mam 700 aut w garażu teraz w Forza Horizon i z żadnym z nich jakoś tam nie łączę takiej szczególnej więzi, nie? W Need for Speedach możesz, na przykład starego Undergrounda mogłeś przejść jednym samochodem, całą grę, tak? To jest fajne, nie? I tutaj podejrzewam, że będzie można zrobić podobnie, aczkolwiek możesz sobie też kupić jakieś tam inne furki i garaż też miał ograniczoną ilość miejsc. Dopiero w Paybacku pojawiła się większa ilość miejsc w garażu, jaką można było sobie tam, jak samochodu po prostu można było mieć więcej w garażu, no krótko mówiąc. Więc tak to wygląda. No nie wiem, moje uczucia są mieszane w tym momencie. Oczywiście gry spróbuję, zobaczę jak się będzie grało. Myślę, że będzie to fajna zabawa mimo wszystko, bo jest to też gra z jakąś interesującą fabułą. Będzie można potunigować te furki na różny sposób. Więc pod tym względem warto zobaczyć.
tylko to prowadzenie. Błagam, żeby było lepsze, no. Żeby było lepsze niż w tych poprzednich częściach. No nic. Zapraszam was na kolejne update'y odnośnie Need for Speed'a Hita. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hejka.